Was bardzo serdecznie popołudniem, bo powiem Wam szczerze, rano, bo po prostu taki szał ciał, zaspałam, przyjechał ten facet do kuchenki, tu wszystko biegiem, jeszcze kółko mi takiego Saigonu narobiła, że powiem Wam szczerze, że już nawet nie odpalałam kamery, bo bym nie zdążyła, także poranek miałam kojota, tak by można było powiedzieć. I było dzisiaj tak gorąco, a teraz widać, że za chwilę będzie taka burza, jest tak czarno, tak grzmi gdzieś w oddali, że makarena, naprawdę. A ja mam jeszcze, muszę zrobić szybki obiad, bo mam dosłownie do niego chwilę. Mam dzisiaj masę. Teraz tak się zastanawiam, czy mi kilo makaronu wystarczy. Nie no, kurde, wystarczy bez kitu. Ja to też jak coś czasem. Ale dzisiaj, jak wyszłam rano, jak już szłam do pracy, to naprawdę, przysięgam, dzisiaj powietrze było takie jak na Majorce. Było tak duszno, taka wilgotność w ogóle w powietrzu, jakiej ja dawno nie pamiętam u nas, nie powiem, że w Polsce, bo zdaję sobie sprawę, a cholera, to nie tak, poczekajcie, naczynia pomyliłam. Tu białko, tu żółtko, na odwrót. Jakiej właśnie dawno temperatury nie czułam właśnie u nas w górach. Było niemiłosiernie gorąco. I to już tak, że o godzinie przed 10 mi pokazywało 32 stopnie. To sobie wyobraźcie. I teraz tak z wielkim niepokojem zaglądam w niebo. Powiecie, czym grożą takie upały i potem burze. Ale sprawdzałam na burzowo. To tak śmiesznie, bo wygląda na to, że tylko nad nami jest taka pogoda. Nad nami, tylko nad moim domem i tak jakby nigdzie więcej. Zobaczymy. Parmezan sobie starłam. Tu makaron się gotuje. Zaraz będzie. No i tak naprawdę to powiem Wam, że ciężko wyczuć, jak to dzisiaj, czy to popada, czy to nie popada, czy ta pogoda się utrzyma, czy się nie utrzyma, ale to mniejsza o większość, najważniejsze, żeby nie było jakiejś chorej burzy. Boże, Koko, nie plątaj mi się tu już pod nogami, dziewczyno. Ja wiem, że twoja psia ciekawość. To nie Koko. Aha. Widzisz, a tu wszystko na Koko. A to nie Koko, to Matyldowiec. To Matyldowiec. Tutaj. Matusia. Tobie też nie dam dziecka. Tobie też dziecko nie dam. Jeszcze sobie chwilę tutaj ser pyknę. Już nie będę Wam hałasować. Kowy pies mnie tutaj namierzył. Słuchajcie, idę puścić alpaki, bo jakąś chwilę temu je zamknęliśmy, no bo się naprawdę na burze zbierało i zaczęło padać. Ale to tak dosłownie zaczęło padać, jakby ksiądz kropidłem. Więc bez sensu, żeby one sobie siedziały w tej chacie. Co tu robić? Głowa mnie coś zaczyna boleć. Cieś, chodźcie, chłopy. Chodźcie, chłopy. Na zewnętrzną. Chodźcie. Uf. Ale duchota. Ale duchota! Jezu, jak ty wyglądasz?
A, chyba was Alicja tutaj wodą zlała. No pewnie, bo wszystkie jesteście mokre. Alpaki w panierce. No przepięknie. No, powiem wam, że... Ale słuchajcie. Panie i panowie, ladies and gentlemen. W poniedziałek mamy kolejne urodziny. A w poniedziałek urodziny obchodzi ten oto piękny kawaler. 10 lat! Naprawdę, dychę już by dziś miał. Matka aż musiała sprawdzić dokumenty, aż wyciągnęła. Ty też dychę. Ty też dychę. Matka aż musiała sprawdzić dokumenty. Ukumenty chłopaków. A ty masz 8. A ja cały czas myślałam, że ty masz 7. Jezu, jak ten czas leci. Nie no. Powiem wam, klasa sama w sobie. Jezu, słuchajcie, dzisiaj u mnie w domu pełna chata. Wszyscy w domu i znaleźć moment na nagranie po prostu graniczy z cudem. Jeden wchodzi, drugi wychodzi. Tam coś warczy, tu coś stuka, tu coś puka. Chryste Panie. Pełna chata, normalnie. Ale powiem wam, że tak robiłam porządek w szafie. No i mam tutaj najcenniejszą teczkę. To są umowy i metryki wszystkich zwierzaków. No i teraz tak, powiem wam. Alwutek, czerwcowy chłopak, 3 czerwca ma urodziny. Oluś, kwietniowy, 25 kwietnia. I teraz tak. I teraz tak. Czekajcie, jeszcze miałam sobie sprawdzić właśnie tutaj. Samiec, White, Hans, ojciec Olafa miał na imię Hans. O Boże. I Alwina też Hans. O, to są braćmi. I Alwina też Hans. Teraz zobaczymy tak. Miki. 2 czerwca. Miki 2 czerwca, natomiast 28 lipca. Nie. Miki to... Boże, czekajcie, bo ja się zamotałam. Miki jest urodzony 28 lipca. Ma urodziny. Natomiast 2 czerwca Klusek. Czekajcie, bo czy ja coś nie pochrzaniłam? A 3 czerwca Alwin. Czyli Miki z Alwinem praktycznie tak samo. I teraz poczekajcie jeszcze. Najlepszy hit hitów. Matka Mikiego to niezwykła alpaka, bo to jest miłość. Słynna w całym alpaczym towarzystwie. To była taka alpaka, że po prostu wszyscy ją kochali. Tango. Monos, czyli Miki z Kluskiem nie są, no nie są, no bo to są dwie różne rasy. I teraz, proszę Państwa, matka klaksona to Melania, Mela, natomiast ojciec to Vincent. I Klaksiu jest też czerwcowy chłopak, czyli mamy 2, 3 i 28 czerwiec. Natomiast matka Szafcia to Shakira. Shakira i też są spokrewnieni, bo mają wspólnego ojca, Vincenta, mojego ukochanego alpaka, którego uwielbiałam zawsze. Swoją drogą to ciekawa jestem, co tam u Wicka słychać. Także... A, no i co wam chciałam powiedzieć? W poniedziałek szafier kończy 10 lat.
Oj, powiem wam, że kurde, 10-letnia alpaka, w tym praktycznie 9 lat u mnie, to jest całkiem niezłe osiągnięcie. Naprawdę, Boże, kiedy to zleciało? Słuchajcie, jak tak sobie teraz myślę i patrzę i przypomnę w ogóle te nasze początki, to czasami jestem pełna podziwu dla samej siebie i jestem sama sobie wdzięczna, że przebrnęłam tą drogę i dotarłam do miejsca, w którym jestem. A teraz idę posprzątać po dziewczynach i zobaczyć, co tam na tym moim podwórku się dzieje, bo tam są wszyscy i jest wszystko, także Armagedon i do przodu. Ludzie, jest tak gorąco, że nawet te psy biedne na tych kafelkach takie, pomimo tego, że się moczą, co chwilę latają, to powiem wam, że wiecie, co znalazłam? Szukałam kiedyś, o Boże, kable, nerki. No i ziemiorostką się nigdzie jej nie było. I dzisiaj ją znalazłam. I mówię, co ja tam mam? A tam, o, jeszcze 2 złote. Na rozmnożenie. A tam same skarby. Bilety lotnicze z Rodos. Parking. I nawet jakiś grecki rachunek jeszcze. O. Chociaż dzisiaj u nas pogoda iście grecka, 33 euro za coś zapłaciliśmy. Nawet jakby napisali za co, to po takich ich niemu greckiemu, to w ogóle parking rondo. Jak planujecie lot z Wrocławia, parking strzeżony, lotnisko Wrocław z transferem, rondo, bardzo fajni ludzie, także ja wam polecam bardzo serdecznie. Dzisiaj się śmiałam, że przyjechałam z muchą na zajęcia, bo jakaś taka upierdliwa mucha wsiadła mi do auta i pojechała ze mną do pracy. Miałam ją później wygnać i zapomniałam. I wyobraźcie sobie, że wróciła ze mną do domu, także a propos muchu, nas tak coś gryzie już wieczorami, że powiem wam, że takie małe jakieś czarne takie upierdliwce. Małe czarne upierdliwce normalnie gryzą. Także tak, dziewczynki, dzisiaj już czwartek wieczór, ale ja się naprawdę czuję, jakby był piątek. Przepraszam, bo zeszły tydzień miałam taki słaby weekendowy odpoczynek. Nie wiem, jak będzie ten, ale raczej też się nie zapowiada szałowo. Patrzę, bo miałam Lidlomixa. Lidlomixa miałam umyć i zapomniałam, ale to nic. Za chwilę umyję. O Jezu, jeszcze mi coś tu na plecach chla. No i tak, no i powiem wam, że już jest wieczór. Tak mi dzisiaj szybko zleciał ten dzień, ale tak było gorąco, że ja wczoraj i dzisiaj, to tak naprawdę tak jakoś dogrzało, albo ja nie wiem, mam może jakiś gorszy okres, bo wszyscy wiecie, że ja kocham upały i zawsze piszczę, że kocham ciepełko, kocham słoneczną pogodę i w ogóle. Ale przez te 2 dni to ja normalnie jakoś ciężko znosiłam. Ciężko znosiłam, było mi tak słabieńko. Słabieńko, gdzie wcale nie przebywałam tak aż dużo na tym słoneczku, ale tak naprawdę bardzo, nie bardzo. No i co, trzeba się jeszcze zobaczyć do alpaczków. Zaraz iść vloga zmontować, wykąpać się i uciekać spać, bo jutro znowu trzeba rano wstać. Pomimo tego, że mam wolne, to jutro znowu robię za kierowcę i muszę wstać wcześnie rano. Także tak, moi kochani państwo, no takie wolne i niewolne. Ale tak jak mówię, teraz jeszcze cisnę, wrzesień, październik, a później w listopadzie będę miała więcej wolnego, także wykorzystam, bo moja praca jest taka bardzo sezonowa. Od maja do października, do końca października to jest zawrót głowy, a potem jest tak spokojniej, także mam nadzieję, że też więcej czasu będę miała na poświęcenie, do poświęcenia na YouTube'a, bo powiem wam teraz, to ja was naprawdę podziwiam, że wy mnie codziennie oglądacie, przecież ja tu wam nic nie pokazuję takiego, co wartałoby, wiecie, pooglądać, nie wiem, żadnych jakichś takich
czy nowości, czy czegoś, no po prostu nie mam na to teraz czasu. Naprawdę przysięgam, nie mam na to czasu. Łapię tą kamerę, nagrywam tego vloga, tak wiecie, intuicyjnie, co robię, gdzieś tam przelecę, to też złapię chwilę. Staram się mimo wszystko zachować tą systematyczność na tym kanale, przez co mam te vlogi codziennie, ale no powiem Wam szczerze, że ja Was podziwiam, żeby mnie oglądać, bo ja bym sama siebie chyba nie mogła oglądać. No, serio. Także tak. No, dziękować Wam za to. Dziękować. Chodźcie, idziemy do alpak. A tu największy brudasiński dzisiejszego wieczoru. A tu Miku. Patrzcie, ja myślałam, że to też klakson. Ci też im nie zamykam okien. Synie Hansa, co u ciebie słychać? Że tyś syn Hansa, nie? A ty jesteś synem Wincenta i Shakiry. No Shakira, Shakira. Ty powinieneś mieć Shakir na imię, a nie Szafir. Naprawdę Shakir. Sawcik mój, Shakir. Klakson na posterunku, o. Alwutek się już też układa. Siesta u alpaczków. Siesta u alpaczków całą gębą. Także dzisiaj im też nie zamykam. Ojej, a czy tak płakuniam? Czy tak płakuniam? Chłopaczku, ojoj. Idź już się połóż. Klakson się tam kokosi, aż się wykokosił, już leży. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy wy tego nie widzicie. Idę ja też do domu, powiem wam, że już mnie coś zaczyna nosić. Przed tymi babskimi dniami coś bym zjadła, no ale twardo się trzymam tego, wiecie, postu przerywanego. Już mi tak weszło w krew, że spokojnie daję radę. Zresztą no już trochę na nim jestem, nie? Oczywiście aktywności nie trzymam żadnej, absolutnie żadnej. Każda moja aktywność jest spontaniczna, no ale też nie jem, więc zobaczymy, jak to finalnie w tą stronę pójdzie, bo podejrzewam, że gdybym dowaliła tą swoją aktywność, to już by było dawno fajnie. No ale nie mam czasu ostatnio, nie mam czasu. A z drugiej strony też jestem ciekawa właśnie, jak to jest, nie trzymając tej aktywności. Chociaż będę chciała na pewno coś wdrożyć. Na pewno, bo ja jednak lubię mieć ten taki aktywny czas i ten czas taki dla siebie, ten mój ukochany rower. To chodzenie też mi się bardzo podoba, naprawdę bardzo mi się podoba i to chodzenie jest o tyle fajne, że je można robić w ciągu całego roku, prawda? Bo tylko się wystarczy grubiej ubrać i można pedałować przez łąki, przez pola, pędzi fasola. Także jak najbardziej można. Dobra, moi drodzy, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro. Cześć, pa!